Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Roblox. Tym razem gramy sobie w Skywars, czyli tryb bardziej znany dla osób grających w Minecrafta. Aczkolwiek jest też w Robloxie, więc stwierdziłem, że hej, może to będzie fajne, może to będzie ciekawe. Udało mi się w tej chwili prawie wygrać, ponieważ trochę mi się spadło, bym powiedział. Ogólnie nie za bardzo do końca czaję, o co też na trybie chodzi. Na zasadzie takiej, że w Minecrafcie zazwyczaj zdobywa się surowce, zabija się innych graczy, a tu wygląda to po części na takiej zasadzie, że w sumie kopiemy na przykład takie surowce jak to jakiś węgiel i tak dalej, dostajemy za to jakieś punkciki i zakładam, że tylko dlatego ludzie to robią, że jakieś tam punkty za to dostają. To jest w sumie tyle. No. Więc teraz mam punktów 70 końców i wykopałem mam 80, więc to służy chyba tylko i wyłącznie temu, czyli walucie, za którą mogę kupić sobie więcej rzeczy. O, to za to dostanę chyba trochę więcej. O, i tu jeszcze jakieś diamenty. I muzyczka jakaś jest też w tle. Diamenty dłużej idą. No i dobra, no i dostałem trochę pieniądzów. Teraz mogę postrzelać sobie do innych ludzi, na przykład do tamtego kolesia. Ciu! I postaram się oczywiście do kogoś przekopać w międzyczasie, bo nie chciałbym tak jakby tracić na czasie, chciałbym się od razu kimś zająć. Nie wiem jak to wyjdzie, bo jeśli ktoś mi luknie, to będzie bardzo, bardzo średnio. Też mam jakąś tam słabą broń, mam jakiś zwykły brązowy miecz, więc zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Dobra, leży. Mam plus 20 punktów i pół zdrowia. Nie wiem, czy to zdrowie będzie mi się odładowywało, kiedy to będę to stał. Zróbmy tak na razie. Oj, nie mogę tak. O, mogę. O, dobra. Nie wiem, czy to zdrowie będzie mi się odładowywało, czy nie. Dobrze, spróbujmy powalczyć, co możemy. Postrzelać do innych graczy. Spróbujmy postrzelać do innych. Ciu! Dobra, nie poszło. A! Nie dostał. Goście się zabudowuje i to nieźle się zabudowuje, bym powiedział. Dobra, jest. Możemy powoli do niego iść. Pff, jak to wyjdzie, to ja totalnie nie wiem. Boże, jaki jestem słaby w tego typu gry. Zostało dwóch graczy, czyli ja i on. Co? Jaki cwaniak! Jaki cwaniak! Come on! Nie spodziewałem się tego. No to mnie zaskoczył troszeczkę, nie? Nie spodziewałem się, że będzie się podkopywał. Ja nie znam się nie znam strategii na tego typu rzeczy, bo ja nie gram w tego typu gry, ale gościu mnie zadziwił, że rzeczywiście po prostu wyczekał mnie, ja poszedłem do niego, on się przekopał i no nie powiem, fajnie. Tu są rzeczy za Robuxy, tu też są rzeczy za Robuxy. Czy ja mogę, tam jest VIP, tu jest mega VIP. Gościu skończył rundę. Teraz tak, czy zdążę coś kupić? Mogę coś kupić? Ile mam końców? 180. Tarcza nie stać mnie, kill off. Najprędzej bym łuk sobie zupgrade'ował. Ostrzały jakieś są. Drogie, bardzo drogie. O, już zaczynamy. Dobra, ja sobie postrzelam do nich na dystans może. Ciu! Na początku jest taki problem, że wszyscy do wszystkich mogą strzelać. Ciu! Nie wiem, czy za zabijanie też dostaje pieniążki, czy nie. Ale mogę sobie postrzelać. Tylko czekać, aż jakaś strzała mi przyjdzie. Dobra, ona ma już pół HP, więc jestem zadowolony. Ach, uciekła. Tamten gość, nie wiem też, czy go... On chyba spadł. Ciu! We wszystkich po trochu. Jeden gość się już buduje na środek, więc warto byłoby go trochę obstrzelać, myślę. Dobra, nie dostał tym razem. Ciu! No i ja sobie będę do nich powolutku strzelał na dystans. Ja bardzo lubię strzelanie z łuku, więc... Ciu! Wszyscy po troszku będą dostawać. Dobra, ty też, dziewczynko. Proszę bardzo. Wow, 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 wow! Krystian, prawie zleciałeś przez swoją głupotę. Totalnie. Tu jest jeszcze gościu. Dostał bułę. Bardzo ładnie. Ja sobie tu będę we wszystkich strzelał. Ona się schowała, on się też schował. Tamten się nie schował. O, nie trafiłem. Okej. Bywa i tak czasem w życiu. Come on, no dawajcie mi, będę musiał potem strzelać w kogokolwiek innego. Okej, ta jest tu dalej. Ciu. O, ona już jest prawie zdjęta, więc to nie jest... Okej. Nie dostał. Ci tu się będą bić na środku, więc obiję jednego i drugiego. Dostał.
ten to musi się zaraz martwić tym kolegą, któremu tu idzie. O, nie trafiłem totalnie. Krystian, come on! Come on, dasz radę. Ten stoi w miejscu. A ten na środku spadł, czy stoi za drzewem? Bo nie rozumiem. Zostało 5 graczy, z czego widzę 2. Dobra, dostaję. Nie wiem, co z tym na środku, szczerze. Oni już mają jakieś zbroje, więc też będzie mi ciężej na pewno. Hej, gdzie jest reszta? Tu na środku jakiś C się pojawia. Gościu się wkurza, bo do niego strzelam. Spoko, nie przeszkadza mi to. Dobra, też się zacznijmy powoli budować. Come on, strzał. O, nie trafiłem, come on. Bij się z nim tam. Bij się tam z nim. Dobra, ja sobie tu rzucę bloczek. Spadł ktoś tam. 5 graczy dalej. Przynajmniej w teorii. Dobra, lecimy z tym. O nie! Come on! Nie! Co? Nie! Ale to zepsułem! Jezu, come on! Come on, Krystian! O Boże, zabiłem go, po czym spadłem w dziurę. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że ja nie jestem w stanie totalnie tego kontrolować ani trochę. I to jest bardzo, bardzo męczące. Czy ja mogę cokolwiek... To są winy, żadnego winu jeszcze nie mam. A miecz jakiś może chociaż za 800 końców. Ile kosztuje na przykład 200 końców? 36 robuxów. No drogie to nie jest, ale no... Tak, no ciężko. Ja bym wolał łuk zaupgrade'ować bardzo, ale nie ma chyba samego łuku, tylko są strzały po prostu. Kurde, no te złote strzały mnie kuszą strasznie do zrobienia tego. Powiem wam. Dobra, kupmy. Jolo, kupmy sobie to. Ja teraz chcę troszeczkę na odcinkach więcej kupować, więc miejmy więcej tych końców i kupmy sobie złote strzały. Jolo. A, możemy też obserwować. Jest ten gościu, którego prawie zabiłem, bo on się tak dziwnie kopał. To jest drugi gościu, który w sumie nie wiem, co robi. A, to jest ten, my byliśmy tam, on jest tu, on był po drugiej stronie, tak jakby. Okej, okay. Szanuję to, niech będzie. I tu jest kolejny gościu, który ryje totalnie wszystko. Który to jest? OC coś tam. 710. On nie dostaje za to punktów, za rycie tego Nie wiem, czy to ja jestem średni, czy to ja nie ogarniam, ale on ryje wszystko totalnie. I teraz dostaje właśnie strzał. Na szczęście oni wszyscy nie inwestują w strzały i to jest... To może być mój klucz do zwycięstwa. Nie wiem, są tu... A, z diamenty sobie znalazł, szmaragdy i diamenty. Zostało ich 3 chyba, tak? I czas w ogóle się kończy, więc nie wiem, oni tu chyba wszyscy w większości są nastawieni jednak na zysk, na to, żeby zarobić coiny, a nie po to, żeby tak jakby wygrać. Chociaż w sumie, nie wiem teraz, czy jeśli się skończy czas, to oni wszyscy wygrają? Jak to gro się zakończy? Ten śmiesznie wygląda. I nie wiem, czy któryś z nich dostał OC, coś tam, nie wiem, czy któryś z nich... O, a, 40 coinów dostał każdy za to, że przetrwał. Okej, okay, już rozumiem, dlaczego teraz poczekajcie sobie na moje. Właśnie, jeszcze macie jakieś zbroje. Tu są zbroje. Jakaś brązowa, za 20 winów. No to już niektórzy prawie mają golda, więc... A winy też mogę kupować. Drogie są winy z tego, co widzę w miarę chyba. I musiałem kupić zestaw 8 i 12, a to już mi się nie kalkuluje. I to tylko na najsłabszą. No dobra, jest kolejna... nasze złote strzały. Hell yeah! Dobra, jest. Oh yeah! Teraz fajne obrażenia lecą. Dobra, ja na razie sobie postrzelam w przeciwników. Ten gościu przetrwał po ostatnim tym, więc będę w niego trochę leciał. On sobie coś tam pisze na czacie, a ja do niego strzelam. Już masz pół HP, gałganie. Dobra, zaraz zobaczymy, czy jakieś tego dostaje, jak to się nazywa, czy dostaje jakieś punkciki za zabicie danej osoby. Strasznie długo się przeładowuje, to jest problem. Ten jak tam cwaniakuje, patrzcie. Ten też. O, podskoczył akurat, come on. Dobra, ona tam jest już prawie na dobicie. Tu gościu do mnie strzela. A, muszę dłużej strzelać. Nie trafiłem. Dobra, o, ktoś ją zastrzelił, nie jestem pewien kto. Nie wiem, czy dostał obrażenia, tam jest jakieś plus 5C. A, nie dostał. Tu jest gościu, który ucieka. Dostał, bardzo ładnie.
Gościu tam jakieś w ogóle punkty zdobywa. A, bo to pokazuje mi się przy każdym, jak ktoś zdobywa jakieś punkty. Dobra, ja sobie postrzelam w nich trochę. Zostało 7 graczy, więc w sumie całkiem sporo. Jak on tego nie dostał? A, on tu się chce budować twardo na ten środek. Ha, dostał bułę. Teraz tego jeszcze chcę strącić. Dostaje, dobra, bardzo ładnie. Jeden i drugi dostaje. No come on, wiem, że może nie tak się powinno grać te Skywarsy, ale tak gram te Skywarsy. Na, schował się. Oni wszyscy się teraz strasznie kampią. Dobra, lecimy z tymi bloczkami, teraz my. Nie mam lepszego miecza, ale nic z tym nie zrobię. Może dostanę po drodze bułę, może nie dostanę buły. O, ktoś już do mnie strzela. Muszę uważać. Dobra, miecz. O, come on! Jak się nagle odwrócił na mnie? Come on, bo on ma tą zbroję taką. Dobra, tu jest 20 coinów. Zebrałem, teraz gdzie są kolejni przeciwnicy? Tu jest gościu, który się buduje bardzo ładnie. Ja tu się nie mam zamiaru bawić w zbieranie punktów, ja nie jestem tu od zbierania punktów. Dobra. Ja tu muszę uważać, bo tu jeszcze jest na plecach jeden na pewno. Ciup! Stało 4 graczy, gdzie są ci 4 graczy? Dobra, ten nie dostał. Ten nie wiem gdzie jest w ogóle. Ta dziewczyna możliwe, że gra, się gdzieś wkopała. O, tam jest jeden jeszcze. A, nie trafiłem go. Zeskoczył. Ten też gdzieś poleciał w ogóle. Nie jestem pewien, co oni robią w ogóle. Pójdę sobie tędy, tam jest dziewczyna, nie jestem pewien, czy nie spadła w chwili obecnej. Chyba spadła. A, kucnął. Tego przydałoby się obić. A jest ta dziewczyna. On nie wie skąd dostaje, ale pięknie. Ła! Ty! Cwaniaro! Ja się już biłem. O nie, ona będzie mnie trafiać pewnie. Dobra, szczęście mam lepsze strzały. Dobra, muszę uważać strasznie. Cześć. Tamta dziewczyna dalej nic. Ten gościu coś tu próbuje robić. Ona tu próbuje strzelać we mnie. On też próbuje się kitrać. Dobra, 4 osoby zostały. Ona się tam zabudowuje ogólnie. Ja tu ich staram się obijać, ale też mam pół zdrowia. Tam jest jeden gość na pewno zabudowany. Ała! Skąd? To ten do mnie strzela? Już nie jestem pewien, kto do mnie strzela. Mam za dużo wrogów, powiedzmy. A! Mam za bardzo... Dobra, dostała. Muszę stawać dosłownie na sekundę. Ona chce zrobić sobie jedno okno do strzelania. Oni tu... No nie, skończył się czas, come on! Wytchórze! Walczcie ze mną! Tchórze totalni. Totalni tchórze w tą grę grają. Nikt nie chce walczyć, wszyscy się kopią tylko po te punkciki. Nie wiem, co mam myśleć o tych ludziach. Naprawdę nie wiem, co mam myśleć o tych ludziach. No cóż, ale tak, zostałem nagrodzony zwycięstwem. Czyli jeśli przetrwam do końca, to pewnie dlatego ludzie się nie biją, bo chcą po prostu przetrwać do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i pa, pa!